że jestem wściekły raz, że remisujemy się dwa mecze, które powinniśmy wygrać, mimo tego, że można powiedzieć, że był wyrównany. Jestem wściekły dwa, że dwa razy oddajemy prowadzenie. Wściekły trzy, że gdzieś zawodnicy Jastrzębia zachowali się w taki, a nie inny sposób, nie wybili piłki, no ale można było się tego spodziewać po tym, że wcześniej była akcja, gdzie my nie wybiliśmy piłki, no ale takie zagrania nie są zagraniami fair play, tym bardziej, że zawodnik Jastrzębia był blisko naszej szesnastki, a nasz zawodnik był również blisko naszej szesnastki, więc tak naprawdę byliśmy bez jednego obrońcy, no ale to nie usprawiedliwia nas, że gdzieś, nie wiem, czy wszyscy czekaliśmy na gwizdek, każdy patrzył się na siebie, a zespół Jastrzębia wymienił 5 podań i praktycznie wszedł do pustej bramki, no gdzieś, no zaspaliśmy to, no i można powiedzieć, że nie mamy prawa u siebie takiego czegoś zrobić, tym bardziej, że 6-7 minut i koniec meczu jest. Jestem wściekły również na to, że gramy na takim boisku, a nie innym, może, nie wiem, nikt nie chce tego powiedzieć czy coś, ale jeżeli boisko jest remontowane 1,5 miesiąca w okresie letnim i my trenujemy na sztucznej murawie, bo nie możemy wejść na boisko, a dziura na dziurze jest na boisku, nie można grać piłką, to już tak po prostu na marginesie, ale nie chciałem o tym powiedzieć, bo widać, wystarczy, że ktoś zrobi ślizg, nie ślizg, kawałki półmetrowe trawy się wyrywają z tego boiska, potem zostają dziury, jakby miny były i no, szkoda o tym gadać, ktoś za to odpowiada, ktoś bierze za to pieniądze, więc ja uważam, że powinniśmy za to zaznaczyć. No, wracając do meczu, daliśmy dzisiaj za przeproszeniem dupy, no, powinniśmy ten mecz wygrać, wszyscy razem odpowiadamy za ten wynik i musimy gonić, zdobywać punkty na wyjeździe, bo no inaczej tego dnia drugi będzie. Dziękuję.